Siema, siema, witam serdecznie, jestem Habaś, kolejny vlog, kolejny Q&A i brat Jokera pytał mnie ogólnie o sprzedawaniu się i tym żebraniu o lajki, łapki i tak dalej, i tak dalej. I zacznijmy od tego pierwszego tematu, czyli od sprzedania się, bo to jest bardzo ciężki temat, bo najpierw trzeba określić, czym tak naprawdę to sprzedanie się jest. Część ludzi traktuje YouTube'a jako swoją pracę i te osoby trzeba oczywiście jakiś tam inaczej traktować troszkę. Ale nie mówmy tylko o YouTubie, ogólnie o sprzedawaniu się. Według mnie sprzedanie się to jest takie robienie czegoś za pieniądze, na co się nie ma szczególnie ochoty. Tak, to wtedy można określić jako właśnie sprzedanie się, a nie oszukujmy się, jeśli ktoś nagrywa na YouTube i zgłasza się do nich Intel i mówi, dobra, masz tutaj 10 tysięcy, 50 tysięcy, 1000 zł i tak dalej, ale przy każdym filmie będziesz wstawiał małe logo Intela na samym początku. Kurde, no jasne, masz. Szczerze powiedziawszy, no, jeśli używam na przykład czyjegoś sprzętu, typu, nie wiem, słuchawki i tak dalej, dostałem od SteelSeries słuchawki za darmo i oni chcą za to, żebym, nie wiem, gdzieś tam wrzucił na stronę internetową swoją zdjęcie, że tak, ja używam tych słuchawek, to czemu nie? Czemu mam tego nie robić? Znaczy, ja nie dostałem oczywiście, no nie oszukujmy się. Ale czemu takich rzeczy mam nie robić, skoro to jest moja możliwość na to, żebym zarobił i to są pieniądze, które na 99% wydam na dalsze streamowanie czy tam na nagrywanie na YouTube. Więc ogólnie rzecz biorąc, takie rozmowy o sprzedaniu się muszą być dosyć, nie wiem co ja bym musiał zrobić, żeby ktoś powiedział, a on się sprzedał. No kurczę, robi to zarobkowo, no to czemu ma nie zarabiać na tym, tak? Czy robienie czegoś tam charytatywnie, gdzie raz, bardzo dużo roboty, dwa, bardzo dużo, może nie stresu, dobra, nie stresu, ale duża odpowiedzialność jednak, trzy, pełno ludzi, którzy mają ci coś do powiedzenia, to znaczy 90% będzie się pytać, kiedy coś tam. I pod tym filmem też pewnie znajdziecie, kiedy Heartworld na przykład. Ileś tam procent ludzi będzie ci mówić, że a, zrobiłeś coś nie tak. Okej, pierwsza wiadomość, która ci przyjdzie i powie ci, zrobiłeś coś nie tak, jest spoko, bo się czegoś nauczysz nowego. Ale już każde 20 kolejnych, że zrobiłeś coś nie tak, już wkurzać zaczyna. I naprawdę trzeba mieć bardzo duże pokłady, nie wiem, czy pewności siebie, czy też takiego spokoju, żeby to wszystko przyjąć na klatę i jeszcze odpowiedzieć najlepiej oraz nie zdenerwować się, tak? Więc to jest jedna rzecz, a druga rzecz właśnie, czemu mieliby na tym chłopaki nie zarabiać, skoro ich to nic nie kosztuje tak naprawdę, czy też, no ja rozumiem, jakbym miał, nie wiem, chodzić, kurczę, w stroju Borata po rynku manufaktury, czy tam jakiegoś, nie wiem, hipermarketu i mówić, kurde, że krzyczeć, Intel jest zajebisty, tak? No to mogłoby trochę boleć i to jest rzecz właśnie, której ja nie chciałbym zrobić. I jakbym zrobił, to można by powiedzieć, że się sprzedałem, tak? To jest właśnie taka rzecz. Więc robię coś głupiego, co jest wbrew własnej woli, ale najczęściej w czegoś takiego się nie robi wbrew własnej woli. No chyba, że naprawdę oferuję jakąś dziwną gotówkę, która, nie wiem, tak jak było w... Nie, to było w Nagim Styczcie czy coś? Nieważne. W każdym razie, no, na to trzeba zwracać uwagę i to jest rzecz, która no, jest dosyć dziwnym tematem, szerokim tematem i ja nie mam za złe nikomu praktycznie to, że on chce zarobić pieniądze, bo jeśli pójdziecie do pracy i zobaczycie, jak to jest zarabiać swoje własne jakieś tam drobniaki, no to będziecie szukali takich zarobków, które wiadomo, no są rzeczy, których się nie powinno robić, czyli niektóre sieci partnerskie na YouTube oferują ci, nie wiem,
pieniądze jakieś tam z reklam, ale oni tak naprawdę zostają właścicielami Twojego kanału i Ci mu wrzucają, mówią Ci, kiedy masz wrzucać, co masz wrzucać i tak dalej, i tak dalej. No i to już jest niefajne. Ale jest duża część właśnie tych rzeczy, które jest taki dosyć duży wachlarz możliwości i warto z niego korzystać. Wszelkie reklamówki, wszelkie, nie wiem, loga, informacje o tym, że coś się robi, czy też, nie wiem, kurczę, występujesz w koszulce jakiejś firmy, to z tego warto korzystać, bo jakby nie patrzeć, to są rzeczy, które Ci pomogą w jakiś tam sposób. Więc bardzo szeroki temat, który będzie miał swoich zwolenników, będzie miał swoich przeciwników, ale warto się nad tym zastanowić i zapytać się samemu siebie, dobra, ej, ROG się sprzedał, bo używa sprzętu od NVIDII i reklamuje to. A Ty byś tego nie zrobił? Za jakiś tam pieniądz? Albo za to, że Ci dali samą kartę na przykład, to nie napisałbyś, że używasz ich sprzętu, czy tam jakieś reklamówki? Jasne, że tak. Więc to jest jedna rzecz, a druga rzecz to są właśnie te żebrolajki tak zwane. I to jest jeszcze cięższy temat, bo ja Wam wytłumaczę, o co w tym chodzi. Jeśli wbijesz 50 tysięcy łapek, to będzie następny odcinek. I w tym zdaniu są zawarte trzy informacje, jeśli to się uda oczywiście zrobić, czyli jedna rzecz. Film ma jakąś tam popularność i ludzie chcą to oglądać. To jest bardzo ważna rzecz, bardzo ważna informacja o tym, co się właśnie dzieje. Druga informacja jest taka, że ten odcinek może być. Nie, no żartuję. Druga informacja to jest taka, że ten odcinek będzie bardzo dobrze ustawiony w YouTube, w wyszukiwarce. Czyli on nie wyląduje gdzieś tam na samym końcu, tylko jeśli na przykład wpiszesz, dobra, tu prawdopodobnie większość rzeczy jest na przykład, nie wiem, Uisamu takie rzeczy się dzieją, są te żebrolajki. I druga rzecz to jest taka, że jeśli wchodzisz na wyszukiwarkę, wpiszesz Heartword, to ten ostatni odcinek, który ma najwięcej lajków, najprawdopodobniej pojawi się tam w ciągu 2 dni na pierwszych miejscach gdzieś. Bo to zależy właśnie od ilości lajków, między innymi oczywiście. Jeszcze kilka innych aspektów, ale między innymi. No i trzecia informacja, kurde, powiedziałem 3, a wymyśliłem 2 na razie. Trzecią informacją muszę wymyślić, co nam to mówi. To, że ktoś chce oglądać, to właśnie pozycjonowanie. I trzecia to jest jakieś, nie wiem, czy podbudowanie swojego ego, czy też może zatrudnienie, znaczy dobra, nie zatrudnienie, ale też wejście w jakąś tam interakcję z widzami swoimi. No ale dobra, nie oszukujmy się, to ma też jakieś tam znaczenie dla youtubera właśnie, że to się, to jest najważniejsze, według mnie przynajmniej. Każdy like, który ja dostaję, to jest dla mnie po prostu taki bodziec, że kurde, fajnie, fajnie to robisz i rób to dalej. Ja tak do tego podchodzę, więc o sobie mogę powiedzieć, tak? Nie wiem, co tam u innych w głowach. No i co? No i to by było na tyle. Dzisiaj jest niedziela, będziecie mieć 2 odcinki jak coś. Jeden króciutki, króciutką zapowiedź z Heartworda. Tak jak wspominałem, zmieniliśmy serwer, więc takie coś się pojawi. A drugi film to jest Firewatch, którego ogrywaliśmy na live'ie ostatnim, znaczy nie na ostatnim, ale na poprzednim live'ie i tam jest troszeczkę coś z głosem spieprzone na tych kilku live'ach. Było tak przynajmniej, teraz już jest wszystko ok. Więc jutro, poniedziałek, nie wiem, 13? Co ja gadam, 15? 15, dzisiaj walentynki. Wszystkiego najlepszego, zakochani. A ja w pracy, do 23. A co? Albo i dłużej. Ale jutro, tak jak mówiłem, 15 luty, live kolejny w moim wykonaniu. Tym razem pogramy sobie w... Pojeździmy sobie. O. Jutro rano ma dojść do mnie kierownica, o 18 zaczniemy, więc wszystko powinno być już zainstalowane. Tak jak powinno być i sobie pojeździmy troszkę. Później nie wiem, czy będziemy... Pewnie zagramy sobie w Heartworda, nagramy może coś, jakiś odcinek. Ale na sam początek właśnie będziemy testować różne ustawienia, bla, bla i tak dalej, więc wszystkich serdecznie zapraszam. Pozdrawiam Martineza, wielki szacunek dla tego człowieka, no to jest człowiek instytucja, który naprawdę pokazuje, że widzowie mogą być super. Dobra, ja się żegnam,
Dzięki serdeczne, do zobaczenia w następnych odcinkach. Piszcie w komentarzach, co chcecie, o czym chcecie posłuchać, może jakieś pytania macie do mnie, więc zapraszam do tego. No i do zobaczenia w następnych odcinkach. Cześć!